Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale Zagroda Kozy i Spółka. Dawno nas tutaj nie było. Wiem, co niektórzy czekają na kolejny filmik, ale już jesteśmy. Musieliśmy zrobić sobie małą przerwę, ale wracamy do Was i będziemy pokazywać, co nowego u nas. Dzisiejszy odcinek zamierzam poświęcić rozbiórce tego oto domu, który jest za mną, bo tak naprawdę od tego zaczęliśmy. W momencie, kiedy podpisaliśmy akt notarialny i przyszedł dzień, w którym odebraliśmy tą całą naszą zagrodę, pierwszymi krokami, których się podjęliśmy, była właśnie powoli, małymi etapami rozbiórka tego domu, który właśnie znajduje się za mną. O, przyszła tutaj Maxi do mnie, bo dostała jedzonko, nakarmiłam ją, chodzi zadowolona, już czekała na mnie przed bramą. Ale wracając do sedna tematu, jak wiecie, może i nie wiecie, ten dom tutaj na parterze to jest jakieś 106 metrów kwadratowych. Pierwotnie znajdowały się w nim cztery pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, toaleta. Z jednego z pokoi były zrobione schody na wejście na poddasze i na poddaszu również znajdował się poza strychem jeden pokój. Wszystkie nasze działania w pierwszej kolejności rozpoczęliśmy od usuwania mebli, które pozostały po wcześniejszych właścicielach. Praktycznie musieliśmy usunąć całą kuchnię. W niektórych pokojach były jeszcze meble. Jeden taki fajny kredens odzyskaliśmy, zachowaliśmy go sobie na później, zobaczymy, co z nim zrobimy. Co mieliśmy? Mieliśmy łóżko do rozebrania, jakieś szafki do rozebrania, takie wiecie, z ala takich meblościanek. No i cała kuchnia właściwie była problemem i kominek. Jak już to wszystko usunęliśmy, zajęło nam to około tygodnia. Jakieś jeszcze ubrania pozostawały. Zajęło nam to około tygodnia i po tym czasie, jak już mieliśmy opróżnione wszystkie pomieszczenia, przystąpiliśmy do demontażu podłogi w dwóch pokojach. W pierwszym, tutaj zaraz za mną, który Wam właśnie pokazuję, była drewniana podłoga, oryginalna drewniana podłoga za czasów właśnie oryginalnych, czyli tych poniemieckich, wcześniejszych właścicieli. Ta podłoga to były naprawdę takie długie, sosnowe, dosyć szerokie deski. Właśnie w dzisiejszych czasach już takich desek długich nie znajdziemy, no chyba żebyśmy sobie zamówili indywidualnie, ale naprawdę były one długie, długie, dosyć szerokie. I w pierwszej kolejności właśnie z tych pokoi odzyskaliśmy te deski. Te deski były położone właśnie, tak jak wspomniałam, w tym pokoju, który znajduje się po mojej lewej stronie i w pokoju, który znajduje się po mojej prawej stronie. Pozostałe dwa pokoje z tych czterech, o których Wam wspomniałam, już była pierwotna podłoga, pierwotna, właściwie bardziej współczesna podłoga. W tym w głębi bardziej, po mojej prawej stronie były położone panele, wylana posadzka i położone panele, a w tym pokoju, który jest głębiej za mną, znajdowały się położone takie już bardziej współczesne deski na podłodze. Tak, zdemontowaliśmy je, zaprosiliśmy tutaj do nas naszego znajomego, który zajmuje się profesjonalnym kładzeniem właśnie parkietów drewnianych. Naprawdę robi to wspaniale i ma dużą wiedzę na ten temat, dlatego tutaj zleciliśmy jemu demontaż ich tak, żeby nie zostały uszkodzone, żeby zostały maksymalnie odzyskane. Złożyliśmy je sobie na później, będziemy je szlifować, czyścić, obejrzymy, jak one wyglądają, w jakim one są stanie, co możemy z nimi zrobić, żeby ewentualnie wykorzystać je na podłogi na naszym piętrze. Ponieważ na dole planujemy ogrzewanie podłogowe, więc raczej na podłodze znajdzie się jakiś gres, terakota, czerwona cegła najprawdopodobniej również, a na piętrze będzie podłoga właśnie z desek drewnianych, które mamy nadzieję, że uda nam się fajnie odrestaurować i wykorzystać właśnie może na wszystkie pokoje, które trzymamy w planach u góry, może na jeden, zobaczymy po prostu, w jakim one będą stanie. Tak jak zdjęliśmy podłogę, odsłoniły się takie
legary poukładane na wymurowanych takich murkach z czerwonej cegły. Tak kiedyś właśnie kładzono posadzki, podłogi, właściwie nie posadzki, podłogi. Tak, odsłoniły nam się te legary, odsłoniły nam się właśnie te fundamenty zbudowane, takie murki z czerwonej cegły, a pod spodem znaleźliśmy tak zwaną szlakę, żużel, co wszystko później etapami usuwaliśmy. Zostały ściągnięte właśnie te legary, na których była właśnie przytwierdzona, przybita podłoga z tych drewnianych desek, i później pierz zajął się odzyskiwaniem tej czerwonej cegiełki, która właśnie była wymurowana pod spodem, i tą czerwoną cegiełkę wykorzystaliśmy sobie później na pewne tutaj podmurówki. To były różne cegły i takie trochę starsze, które się nie kruszyły, pomieszane były. Jesteście pewnie ciekawi, czy znaleźliśmy coś pod tą podłogą. No niestety nie znaleźliśmy nic pod podłogą. Tak, jak już wszystko zostało zdjęte. Dzisiaj strasznie wieje, także przepraszam Was za jakieś zakłócenia, jeżeli chodzi tutaj o głos, ale no niestety nie mam na to żadnego wpływu. Mam mikrofon, który stara się to wszystko wygłuszać, ale niestety tutaj jest straszny przeciąg i strasznie wieje. Więc tak, no nic nie znaleźliśmy. Wygrabiliśmy całe te śmieci, które znajdowały się pod podłogą. Tak, były jakieś tam różne kapsle, wiadomo, tego typu sprawy, ale nic, co miałoby jakąkolwiek wartość, czy historyczną, czy po prostu jakąkolwiek wartość. Tak, w momencie, kiedy zdjęliśmy te podłogi, przeszliśmy do kolejnego etapu, czyli zaczęliśmy skuwać tynki ze ścian. Pomogli nam w tym lokalni tutaj mieszkańcy. Czterech chłopaków zatrudniliśmy do tego, którzy tutaj popołudniami po szkole przychodzili i bardzo chętnie zajęli się tym. Dzielnie im to szło naprawdę. Takim tempem szli, że zaczęliśmy się zastanawiać, czy my zaczniemy za nimi nadążać, bo pierusz się przestraszył, czy on zdąży te wszystkie cegiełki rozkuć i jak gdyby tutaj wyczyścić z tego materiału, którym były one przytwierdzone, czyli z tej jakiejś zaprawy cementowej, ale potem trochę zwolnili, jak to młodzi, dużo mieli werwy na początku, potem troszeczkę gdzieś tam, tak jak właśnie wspomniałam, zwolnili i udało nam się wszystko gdzieś tam w jednym czasie wszystko skończyć. Zaczynali właśnie skuwać tynki bodajże od którego pokoju oni zaczęli skuwać je, żeby Was nie skłamać. Kurczę, jak to było? Z tego pokoju nie. Ten pokój wzięli się za ostatni. Aha, wiem. Zaczęli skuwać jako pierwszy pokój tynki. Zaczęli skuwać z tego pokoju, który jest po mojej prawej stronie, bardziej w głębi. To jest taki najmniejszy pokoik, jeżeli chodzi o powierzchnię. Także rozpoczęli od niego. Łatwo, gładko im to naprawdę poszło. Systematycznie po sobie sprzątali. My cały ten gruz zbieraliśmy do big bagów. Tak tutaj nam nasz znajomy polecił. I to jest fajne rozwiązanie, ponieważ potem bardzo łatwo koparka nam ten gruz przerzuciła na drogę, którą wybudowaliśmy gdzieś tam w późniejszym czasie. Także dokupywaliśmy tylko big bagi i taka może mała wskazówka dla Was. Kupujcie używane, na przykład Fimal sprzedaje takie używane big bagi. Można też również je za Allegro za jakieś 25 zł sztukę kupić, zamiast zamawiać kontener i gdzieś tam inwestować w wyższe koszty zbierania tego gruzu. My właśnie podjęliśmy się tych big bagów, uzbieraliśmy ich naprawdę bardzo dużo. Wystarczyły nam tutaj do rozsypania na tą właśnie drogę, którą później zbudowaliśmy. Część oddaliśmy również naszemu znajomemu, ale to było fajne naprawdę rozwiązanie. Big bagi po kolei były rozkładane przez okno, we wiaderkach ładnie ten gruz zbierali szuflami i przesypywali. I tak zbierały się jeden big bag po drugim pełny właśnie fajnego gruzu, który fajnie potem można sobie wykorzystać, ponieważ na budowie takie rzeczy naprawdę są później przydatne, więc jak jedziemy i widzimy, jak ktoś wystawia tabliczkę
przyjmą gruz, no to wiadomo, że gdzieś tam zajmuje się jakimiś pracami budowlanymi i taki gruz można, wiecie, i fundamenty sobie zatapiać i właśnie jako jakąś taką bazę pod jakąś drogę stworzyć. Tak, oni tutaj kuli, skuwali tynki, rozpoczęli, tak jak wspomniałam, od tamtego pokoju, który jest głębiej za mną, przeszli później do tego pokoju, który tutaj jest po mojej prawej stronie, a w międzyczasie Pierre ściągał całą instalację hydrauliczną, czyli demontował grzejniki razem z rurami miedzianymi. My to wszystko sobie złożyliśmy, udało nam się to na złomie sprzedać. Fajne pieniążki z tego mieliśmy, ponieważ wtedy miedź była wysoko w cenie i mieliśmy tutaj na wykonywanie tych właśnie prac rozbiórkowych jakieś pieniążki. A w pokoju, który tutaj jest za mną po lewej stronie, odkryliśmy drzwi. Tak, stare poniemieckie drzwi, które tutaj mieszkańcy, którzy osiedlili się przed nami, zakryli je. Z jednej strony zamurowane były, z drugiej strony były przykryte właśnie taką płytą gipsową. My tą płytę gipsową zdjęliśmy, odkryły się nam pięknie. Niestety nie są kompletne, brakuje im klamek. Może gdzieś tam nam któregoś dnia uda się je odnaleźć, chociaż niestety wątpię, ponieważ praktycznie wszystkie pomieszczenia przeszukaliśmy i nic na takiego nie trafiliśmy. Ale nie martwimy się tym, ponieważ takie rzeczy można naprawdę kupić. Są platformy, gdzie ludzie sprzedają różne rzeczy, między innymi na Eliksie czy na jakichś starych jarmarkach. Można takie okucia mosiężne do drzwi kupić i my takie właśnie zakupiliśmy. Mamy kilka kompletów zapasowych. Jak wiecie, jak już oglądaliście nasze wcześniejsze filmiki, mamy kupionych 5 par drewnianych, poniemieckich drzwi, właśnie pełnych z okuciami. Gdzieś tam jedna klamka jest lekko uszkodzona, ale właśnie udało nam się na takim jarmarku, na giełdzie rzeczy używanych. Wszystkie drzwi, futryny zostaną przez nas zrekonstruowane, odrestaurowane, zostaną takiej nowej świeżości i myślę, że większość rzeczy będzie podobnie wyglądała jak oryginały, które kiedyś, około 100 lat temu, tak tutaj były wykorzystane, zbudowane, użyte. Tak, odkryliśmy te właśnie drzwi. Te drzwi są dosyć niskie, ale jak wiemy, wcześniej tak po prostu było. Jak odwiedzamy jakieś takie stare poniemieckie domy, to one mają w swojej specyfice to, że właśnie są niskie i te drzwi również niskie ze względu na to, że i pewnie ludzie byli kiedyś niżsi. Pierre jest akurat bardzo wysoki, więc no, pewnie gdzieś te drzwi wykorzystały, ale jeszcze na tą chwilę pomysłu na nie nie mamy. Pod tynkami, co nam się kryło, kryła nam się czerwona cegła. Tak, także wiemy już, że cały dom jest zbudowany, wymurowany właśnie z czerwonej cegły. Cegła naprawdę jest w bardzo dobrym stanie. Na pewno nie we wszystkich pomieszczeniach na dole tą czerwoną cegłę zachowamy. Na pewno będą miejsca, gdzie ściany będą po prostu jednolite, białe, przykryte takim współczesnym tynkiem, ale pozostaną miejsca z czerwoną cegłą, właśnie tą starą, oryginalną, którą tutaj mamy. Co jeszcze tutaj ciekawego? Jeżeli chcecie, to Wam właściwie mogę i również w tym miejscu pokazać. Zapraszam wszystkich serdecznie do środka. Wchodzę. Pokażę Wam, jak to na tą chwilę dzisiaj wygląda. A więc tak, w tym tutaj pomieszczeniu, w którym jesteśmy w tej chwili, to jest przedpokój. Właśnie w tym przedpokoju została odkryta ściana, fragment ściany w zabudowie szachulcowej. Jak widzicie, mamy oryginalny, stary szachulec. Pokażę Wam go jeszcze z drugiej strony, ale zanim przejdę, spójrzcie na te futryny z pięknych, starych, drewnianych belek. Oczywiście one są dzisiaj w stanie kiepskim, ale
ale to wszystko, co było lepsze, schowaliśmy i będziemy to na nowo odnawiać. Tak, ten szachulec prezentuje się tutaj od tej wewnętrznej strony. To jest jeden z tych pokoi, w których była właśnie ta drewniana podłoga. Tutaj mamy kolejną ścianę również z szachulcem, tu jest ten podwójny, a w tym otworze tutaj właśnie odkryliśmy te drzwi. Tutaj najprawdopodobniej w tym miejscu znajdował się piec. Poprzedni właściciele zrobili sobie przejście między tymi dwoma pokojami właśnie w tym miejscu. Tutaj na ścianie widzimy jakieś pozostałości chyba po tej zabudowie pieca. Tutaj jeszcze jest dużo gruzu i dużo czerwonej cegły, którą właśnie mamy odzyskać. Tak, ten szachulec prezentuje się od drugiej strony. W międzyczasie podczas skuwania tynków zostały również odsłonięte, jak widzicie, odsłoniły właściwie nam się oryginalne otwory okienne, które pierwotnie tutaj miały miejsce. Nie wiem, podejrzewam, że to okno było, które jest przed nami tutaj, ale również i dodatkowym oknem było to, które zostało tutaj zamurowane. Tutaj, jak widzicie, również jakiś fragment muru szachulcowego zachował się. Futryny właśnie z takich belek, progi z belek drewniane. Tutaj w tym miejscu była kuchnia. W tym miejscu była zbudowana taka kuchenka, w której można było palić drewnem z piecykiem, z funkcją piecyka, pieczenia i gotowania. Ta ściana, najprawdopodobniej, na pewno ta ściana właściwie została tutaj przez wcześniejszych właścicieli dobudowana. Nie wiem dokładnie, jak wyglądał pierwotny układ tych pomieszczeń, ale tutaj po tych ścianach widać, że są oryginalne. Tutaj właściciele wcześniejsi zbudowali sobie łazienkę. To była łazienka. Taka malutka łazienka. Tam był chyba prysznic wstawiony, jakaś umywalka tutaj stała. Tu chyba była taka malutka wanna wstawiona. Tutaj takie małe okienko. To okienko, jak widzicie, pierwotnie było dużo niższe. Zostało też podmurowane i osadzone takie mniejsze. Tutaj znajdowała się ściana pomiędzy tymi pomieszczeniami. A wracając tędy, pokażę Wam jeszcze w tym miejscu. W tym miejscu była toaleta zbudowana. Tak, tak jak zostaliśmy tutaj, ten dom. W tym miejscu była toaleta. Ale wiemy, że w tym miejscu tak naprawdę znajdowała się klatka schodowa, czyli były drewniane schody, którymi można było wejść na piętro. Poprzedni właściciele zmienili całkowicie ten układ ze względu na to, żeby najprawdopodobniej zbudować właśnie sobie tą toaletę i łazienkę, ponieważ chyba w takich domach wcześniej takich rzeczy nie było. I schody na górę zbudowali sobie, o tutaj, w tym miejscu. Tutaj taki nawet widzimy otwór pozostałości jeszcze, tak, po tych schodach. One tutaj z tej strony można było wchodzić na górę do pokoju jedynego, który znajdował się właśnie u góry tutaj nad tymi, zaraz Wam pokażę, nad tymi dwoma pokojami, które są teraz wprost przede mną, znajdował się jeden pokój u góry. Tak, tutaj było za czasów poniemieckich wejście na górę i ten jeden pokój właśnie był taki hol u góry i ten jeden pokój nam się odkrył tutaj po prawej stronie, on był zachowany, a po tej drugiej stronie była część gospodarcza, czyli tak zwany strych. Tutaj mamy kolejny pokój i w tym pokoju również była podłoga drewniana. Zobaczcie, jakie tutaj przy tym fundamencie znajdują się głazy. Fundament, widzicie, jak wygląda. On będzie podlewany. No tutaj akurat od tej strony północnej był jakimś betonem zalany, ale całe te fundamenty będą tutaj wzmacniane. Tutaj w tym miejscu stał kominek, współczesny kominek,
tak? Ponieważ tutaj też szedł, chyba z drugiej strony jakoś tam szedł komin. I ten kominek my też zdemontowaliśmy, ale zostawiliśmy go sobie na później. Zobaczymy, co z nim zrobimy. Mamy dużo pomieszczeń, dużo mamy budynków gospodarczych, gdzie możemy go wykorzystać. No. To chyba całkiem na dwa też obwodnie. Musimy go tak. Bo tak nie podniesiemy. Przekręcimy go tak. Albo w tamtą, albo w tą. Raczej w tą do mnie, bo bliżej już. Dobra. 5 cm bliżej. O! Po stopniu, żeby on nie. Tak prezentuje się odkryta cegła. No i tutaj mamy kolejne oryginalne okno, które zostało zamurowane. I tutaj wnę się Wam troszeczkę i pokażę, jak wygląda to pomieszczenie, ta ściana. I też jak widzimy, mamy tutaj fragment pierwotnego okna. I najprawdopodobniej tutaj po drugiej stronie było drugie. Zostało to przerobione i wstawione takie potrójne okno. I zwróćcie uwagę, to okno jest potrójne. Ono jest drewniane oczywiście, stare drewniane okno. Ono jest takie potrójne, ale w tych pomieszczeniach, o, czyli w tym pokoju, również znajduje się takie potrójne okno. Podejrzewam, że właśnie w tamtym pomieszczeniu, gdzie byliśmy, były takie dwa tego typu okna. I w tym pomieszczeniu, tylko tutaj przejdę naokoło, bo jest mi wygodnie chodzić. I tutaj w tym pomieszczeniu również jest takie podobne, potrójne okno. Czy ono jest oryginalne? Nie wiem. Będziemy demontować, zobaczymy. Wszystko jest przed nami jeszcze. Tak, także te dwa okienka, które tutaj widzicie, na pewno były oryginalnie też zamontowane. Spójrzcie na tą cegłę. Tutaj teraz tak prezentują się te dwa pokoje. Tu mamy niżej w tym pokoju, ponieważ właśnie tutaj były deski na tych legarach i na tych fundamentach z czerwonej cegły, a tutaj jest wyżej. Widzimy, że tutaj jest wyżej. O, Maxi nam pokazała. I tutaj są zasypane. Widzicie? Jeszcze nie zrobione, niewyczyszczone, niewyciągnięte właśnie te bloczki, powiedzmy, fundamentowe z czerwonej cegły. Tak? Tak to teraz pierwotnie wygląda. To jest cegła. O, jaka ciężka. Naprawdę są to solidne cegły, ponieważ po, jak widzicie, rozbiórce, demontażu wcale one nie pękają. Tam wiadomo, zawsze coś tam pęknie, ale praktycznie 90% jest odzyskane w całości. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć tutaj na ten temat? No tak, odkrycie tych oryginalnych otworów okiennych. Właśnie pokażę Wam taką jedną rzecz, skąd mamy potwierdzenie, że te okna oryginalnie były tutaj w tym miejscu, wychodząc na zewnątrz. Wychodząc na zewnątrz, jak nie wiem, czy to jest widoczne, ale jeżeli zwrócicie uwagę, to w tych miejscach, o tutaj w tym miejscu, to jest miejsce pierwsze, i w tym miejscu odsłoniły nam się takie poukładane na sztorc cegiełki, widzicie?
nasz tort cegiełki. To jest jak gdyby potwierdzenie tego, że te okna pierwotnie, oryginalnie znajdowały się w tym miejscu. Podobnie mamy właśnie tutaj przy tych dwóch okienkach. I tutaj przy tych dwóch kolejnych. Może to jest słabo widoczne, ale uwierzcie mi, że tak po prostu jest. Więc sam dom, sam parter tego domu był bardzo symetryczny. W centralnym miejscu mamy wejście z dwoma oknami. Po prawej stronie dwa okna i po lewej stronie były dwa okna. I my też tak oryginalnie odtworzymy tą zabudowę. Jak tutaj chłopacy w międzyczasie... Jak tutaj chłopacy w międzyczasie odkrywali właśnie te ściany, te tynki. Tutaj Pierre z naszym przyjacielem elektrykiem też intensywnie działali i demontowali właśnie podłogę, która znajdowała się w tym pomieszczeniu. To była ta podłoga z takiej współczesnej deski sosnowej, takiej bardziej, wiecie, boazeryjnej deski sosnowej. I oni tutaj w pierwszej kolejności właśnie wzięli się za demontaż tej podłogi, ponieważ no, my wiedzieliśmy, że nie będziemy jej zostawiać. Więc w ogóle ciężko było ją ściągnąć. Naprawdę tutaj się nasiłowali mocno. I demontowali właśnie tutaj całą tą zabudowę, która była stworzona, czyli taka szafa tutaj była pod tymi drzwiami. No i te drzwi tutaj od tej prawej strony tutaj, tak jak Wam pokazałam, szły do góry. I oni właśnie zajęli się właśnie demontażem tych schodów dobudowanych, czyli tym wejściem na poddasze, tym schowkiem pod tymi schodami. Co tutaj jeszcze zrobiliśmy? Jeżeli chodzi o właśnie tą podłogę, która jest w tamtym pomieszczeniu, podłogę, która tutaj się znajduje, bo jak widzicie, ja jestem tutaj wyżej, czyli gdzieś ta podłoga tutaj była przerabiana oraz ta podłoga tutaj, czy w kuchni, czy zarówno w tych pomieszczeniach toalety i łazienki, no, była skuwana młotem elektrycznym. Tutaj wypożyczaliśmy na weekendy ten młot elektryczny i były właśnie kute te podłogi, ten beton, nie wiem co to było wylane na nich, ale no było ciężko, naprawdę w tym pokoju było ciężko i tutaj ta kuchnia też była dosyć ciężka do demontażu, do rozbiórki właśnie, do skucia jej, tak ręcznie po prostu młotem. To nie. Tak jak Wam wspomniałam, nazbieraliśmy naprawdę dużo worków z gruzem. Cały ten gruz wykorzystaliśmy. Pokażę Wam, jak jest rozsypany w tej chwili. Tutaj tak odsłania nam się droga, którą wybudowaliśmy w międzyczasie. Ta droga idzie tak i zakręca tam do granicy naszej działki. I właśnie tutaj przy pomocy dużej koparki, którą wynajęliśmy w okresie letnim, tą drogę tutaj zbudowaliśmy. I ten gruz wykorzystaliśmy. Ona, ta koparka, sobie świetnie w tych big bagach ten gruz przenosiła, rozsypywała, pięknie rozgarniała tą łyżką. A wszystkie big bagi mieliśmy tutaj złożone w tym miejscu. Tutaj jeszcze były krzaki, krzaczory, tutaj też jest kanalizacja jakaś idzie, szamba, nie szamba, więc to wszystko takie jest pozatykane. Ale właśnie tutaj mieliśmy te big bagi poskładane i przez to okno tutaj chłopacy w momencie, kiedy nam tutaj te tynki skuwali, tędy wychodzili i mieli naprawdę fajne, łatwe dojście do nich. Także jak widzicie, tak wyglądał ten pierwszy etap demontażu podłóg, demontażu ścian, odkrywania drzwi,
skuwania podłóg, odzyskiwania cegły z podmurówki pod legarami, demontaż schodów, demontaż instalacji hydraulicznej, który tutaj pierwotnie znajdował się w domu. I od tego zaczęliśmy. Potem, nazbieraliśmy bardzo dużo gruzu. Trwało to niedługo, ponieważ samo kucie tynków zajęło im 1,5 do 2 tygodni. W międzyczasie tutaj też również pracował cały czas dzień w dzień, ponieważ dzień w dzień tutaj przyjeżdżaliśmy. Teraz mamy przerwę taką zimową, ponieważ no jest zimno, jest mokro, nie ma warunków. A to pada deszcz, a to pada śnieg, a to jest mróz, a to jest odwilż i mamy taką właśnie małą pauzę w tym wszystkim. Ale jak tylko pogoda się poprawi, gdzieś tam niech ten styczeń ucieknie, wracamy tutaj na naszą budowę i już będziemy działać konkretnie z domem. Ponieważ tak jak Wam wspominałam wcześniej, projekt już mamy wszystkie techniczne rysunki, daliśmy do wyceny tutaj kilku, może nie inwestorom, tylko kilku wykonawcom i zobaczymy, co nam zaproponują, kogoś będziemy musieli wybrać, żeby zacząć. Czy będzie to jedna firma, która będzie robiła całość, czy będzie to kilka firm, które na przykład jeden będzie robił fundament, inny będzie zajmował się ścianami. Zobaczymy, zdecydujemy. Musimy poczekać na te właśnie wyceny, jak to będzie wyglądało. Wtedy podejmiemy decyzję, ale tak jak mówię, gdzieś tam już od lutego podejrzewam, że luty, maksymalnie marzec, będziemy tutaj działać intensywnie i wtedy będziecie mieli dużo materiału do oglądania, co się tutaj u nas dzieje, ponieważ to nasze życie codzienne po prostu tutaj wróci na tą chwilę. Tak jak mówię, mamy przerwę w domu, Pierre jest na rehabilitacji, ja też tutaj odpoczywam sobie, nabieram siły, nasz Alex rośnie coraz większy i też musimy się troszeczkę nim zająć, no i musimy też i trochę takiego naszego życia codziennego mieć. W planach mamy jeszcze właśnie, kupiliśmy piękne dwuskrzydłowe drzwi ze starej plebanii, które wykorzystamy tutaj, ponieważ tutaj będzie ganek i w tym ganku będą zamontowane właśnie te drzwi ze starej plebanii, też w zabudowie szachulcowej, takim starym, naprawdę historycznym, 1800 około 50 roku domu. Ta plebania spłonęła w pożarze i właściciel tutaj odsprzedał ją do muzeum, ale drzwi indywidualnie wystawił na Alix i my tutaj bardzo chętnie je kupiliśmy, więc będziemy gdzieś w lutym je odnawiać i te drzwi będą właśnie w kolorze zielonym, zielonej butelkowej zieleni. Te drzwi będą w kolorze butelkowej zieleni. Pokażę je Wam, oczywiście, że je pokażę. Dzisiaj mogę jakieś takie małe zdjęcie wrzucić, żebyście zobaczyli. Możecie sobie wyobrazić, jak to będzie pięknie wyglądało. No dzisiaj to jest po prostu ruina i jedna wielka budowa za nami, ale jak to wszystko zacznie nabierać takiej całości kształtu i być widać postępy prac, odsłoni się czerwona cegła, no to wyobraźcie sobie, że naprawdę będzie to bardzo ładnie wyglądało. Oczywiście teraz jest tylko parter. Nie wygląda to dobrze, ale już myślę, że w najbliższym czasie dużo, dużo się tutaj u nas zmieni. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Te drzwi będziemy odnawiać, rekonstruować. W ogóle mamy bardzo dużo kupionych takich mebli właśnie starego typu. Mebli, które zakupiliśmy gdzieś tam w międzyczasie na OLX. Kupowaliśmy je na OLX. Na marketplace Facebooka, wiecie, bo dużo ludzi sprzedaje dużo różnych rzeczy i my właśnie ubiegłą zimę poświęciliśmy na szukanie takich starych mebli, które tutaj wykorzystamy jako meble do naszego domu. Tutaj Pierre jest mistrzem tego, codziennie rano odpalał telefon i przeglądał OLX, Allegro, Marketplace i jak coś nam się spodobało, czekał aż wstanę, oceń, zobacz, czy warto, bo mi się podoba i ten, jak było warto, to dzwoniliśmy i jechaliśmy jak wariaci trochę, ale naprawdę dzięki temu mamy dużo fajnych rzeczy kupionych. Na tą chwilę one wszystkie są gdzieś tam pochowane. Część rzeczy już odrestaurowaliśmy, mamy taki piękny kredens. Najprawdopodobniej wykorzystamy go między dużym pokojem a kuchnią. Taki kredens dosłownie tak w starym nazewnictwie kredens, w którym będą
jakieś naczynia, miski, takie akcesoria kuchenne pochowane, naprawdę wielki, pojemny. On gdzieś tam pierwotnie został ściągnięty z Francji, też gdzieś tam właśnie z XVIII wieku, czyli jest datowany na jakieś 1700 któryś rok, więc naprawdę mamy taką fajną perełkę. Jest troszeczkę zdewastowany przez korniki, ale one no takie drogi kornikowe widać w nim, drogi, które korniki sobie zbudowały, ale dzięki temu też również ma swój urok. Został przez nas właśnie zeszlifowany, odtłuszczony, on został też odrobaczony przez dziewczynę, od której kupiliśmy. Pozdrawiam Anetkę, dziękujemy Ci bardzo za ten kredensik. Czekamy na kolejne perełki od Ciebie, ponieważ dużo masz fajnych rzeczy. I zaimpregnowaliśmy go takim woskiem, żeby podbić ten naturalny jego drewniany kolor, tą jego naturalną barwę, wydobyć z niego to najfajniejsze. I teraz jest w domu moich rodziców, stoi, wysycha cały rok i będzie czekał tutaj na swoje miejsce tutaj w domu. Co jeszcze? No, mamy dużo takich serwantek, nieserwantek, takich właśnie szaf, komód drewnianych ze starymi okuciami i to wszystko będziemy tutaj wstawiać. Mamy dużo drewna, które odzyskaliśmy, właśnie belek. To dzisiaj nie wygląda to, co jest za mną, dobrze, ale uwierzcie mi, że wszystko, co jest dobre, zostało przez nas schowane i tym będziemy się zajmować. Czyli tutaj ta renowacja cały czas, tutaj na każdym etapie gdzieś tam nam towarzyszy. Ja z tego miejsca chciałabym Wam serdecznie podziękować za dzisiejszy odcinek. Tutaj w tle nasz dom, nasze postępy, etap pierwszy z jego przebudowy, nie przebudowy, rozbudowy, a właściwie już i przebudowy, tak, bo rozbudowa jest etapem też i przebudowy. W kolejnych odcinkach pokażę Wam, co dalej zrobiliśmy, czym się dalej zajmowaliśmy, jak wyglądało nasze lato, co tutaj zrobiliśmy, bo naprawdę jest dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Dzisiaj mogę Wam powiedzieć, że jesteśmy na etapie tutaj ferie zimowe, chłopacy mają przyjść i burzyć te ścianki wewnętrzne, a Pierre już od jutra tutaj przyjeżdża i oczyszcza cegiełkę, która właśnie z tych czerwonych ścian. I tyle właściwie na razie. Słuchajcie, dzisiaj jest bardzo zimno. Może nie to, że jest bardzo zimno, ale jest dosyć chłodno, jest dosyć wietrznie, dlatego przepraszam Was za tutaj te jakieś niedogodności związane z dźwiękiem. Wiem, że pojawił się jeden filmik, na którym dźwięk był kiepski, ale to był po prostu błąd najprawdopodobniej i kabla, który był podłączony do mikrofonu. Teraz tutaj zrobiłam mały test, mam nadzieję, że będzie lepiej, a jeżeli nie, to będę musiała zakupić jakiś profesjonalniejszy mikrofon, żeby po prostu to oglądanie sprawiało Wam przyjemność, a nie męczarnie i wsłuchiwanie się w to, co ja tutaj Wam opowiadam. Więc zapraszam Was cały czas serdecznie do oglądania, do subskrybowania, lajkowania i udostępniania naszego kanału, bo dzięki temu ten kanał będzie się rozwijał i im więcej Was będzie, tym więcej Was zobaczy, co się tutaj u nas dzieje. Kto chce, niech ogląda, kto nie chce, niech nie ogląda, niech przewija albo pomija. Także dziękuję serdecznie tym, którzy są z nami. Dziękuję serdecznie za wszystkie miłe, przemiłe komentarze, wszystkie porady, które nam tutaj wysyłacie. My wszystko czytamy, zapisujemy sobie i na pewno będziemy z nich korzystać. A tym miłym akcentem. Zobaczcie, jaka dzisiaj pogoda. Niebo jest niby piękne, ale jest wietrznie. Żegnam Was. I zapraszam na kolejne odcinki naszego kanału Zagroda, Kozy i Spółka. Do zobaczenia. Pa. Pożegnaj się Maxi. Cześć Wam wszystkim. Maxi, dziękuję za wszystkie pozdrowienia, które otrzymała od Was. Jest codziennie karmiona, dostaje ciepłe jedzonko. Ona tutaj pilnuje całej tej naszej dziąglądy. Tak. No, jest ten kochany piesiek sobie tak. No. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia później. Podpowiadajcie, co chcecie oglądać, o czym mam mówić do Was, czego chcecie słuchać, czego wolicie nie słuchać, czy jest coś, co może Was szczególnie zainteresować, to zachęcam do pisania. Odwiedźcie też naszą stronę na Instagramie, link znajdziecie tutaj w naszym opisie.
oraz do pozostania z nami mimo wszystko, mimo tych przerw, które tutaj robimy, to zostańcie z nami, bo jak już tutaj będziemy codziennie i pogoda będzie ku temu lepsza, uwierzcie mi, dużo więcej tego wszystkiego będzie. Będziecie mogli tutaj oglądać na bieżąco, co robimy, jak to robimy i jak te nasze dni tutaj będą nam miały, jak będą nam wyglądały. Co jeszcze mogę powiedzieć? Pogoda nam się tutaj trochę może i nam poprawi, chociaż dzisiaj po południu ma padać. Też dlatego przyjechałam teraz właśnie z rana, żeby to wszystko tutaj Wam nagrać i wrzucić. Co jeszcze mogę powiedzieć? Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa!